swoje zawołanie do świętego Jerzego, ich patrona. No i zobaczymy, czy pomoże im to, czy doda im to szczęścia. I ruszyli, drodzy Państwo, wielkie brawa, Anglia kontra Niemcy. Z zieloną kryzą wokół hełmu, no labrą wokół hełmu, jakże on jest pełen rewanżący, Ja pamiętam! W ostatniej fazie on teraz będzie chciał zniszczyć wszystkich zawodników samodzielnie, ale tego jestem pewien. Ale jaka jest sytuacja? Pierwszy Nein! Shit! Na samą Niemca. Druga sytuacja jest podobna. Ja! Ziemi. Znów mamy trzy pojedynki. Tak, nadal jest 3-3. 3-3. Rycerz niemiecki ospija się po świętą. I on to może długo kosztować. Znów dwóch Niemców. Do Zeni! Duchowników dla jednego Niemca. Mogą mu zdjąć zaraz hełm, a po drugiej stronie udało się go pokonać. Leżą na ziemi i kto wygrał? Znów zdjęli Niemcowi hełm. Anglicy jakby nie... Walka na razie statyczna, mam nadzieję, że zaraz nabierze kolorytu. Niemiec wybiegnie. Was war das denn? Na jednego. Tak to właśnie wygląda. Olbija, oczy z tyłu głowy. I tramwaj pozbawił go. I troszkę z równowagi. Cała ręka rozbiegła się na pole Niemcowej. Walk 1 na 1. W pewnym momencie pojawił się pociął w ringu tymczasem. Na rośniku ringu tymczasem Niemiec. I na pole, Anglika, i na pole! Anglika, ale tam odbywa się. Odbywa się tak, że trzy pojedynki. Teraz. A, scheisse. Nie spojrzeli, coś się na polu walki dzieje. Fantasia vorne! Anglik przewrócił Niemca w jednym pojedynku, w drugim ci dwaj, więc rysuje się delikatna przewaga drużyny angielskiej, a więc nie, oba jednak przewrócili na remis dwóch Niemców i dwóch Anglików. Los, Bianca, los! Podcięcie, jakie piękne podcięcie Anglika. I tak dwóch zawodników z Anglii, jeden z Niemiec. A jakie piękne, naśmiane boksy, jak oni się na nim wyżywają. Pozostaje mu na razie się chronić. Kto wie, może jeszcze skrzeszę. Drodzy Państwo, na skutek silnych ciosów, drobna usterka hełmu jednego z Niemców, właściwie chyba nieco zdjęty z głowy, nieco zeskoczył z głowy. Na pewno kołnierz z kolczugi, która ochrania szyję zawodnika, został. Walka wznowiona w sytuacji dwóch Anglików kontra jeden Niemiec. I robią to tak, jak powinni to zrobić. Nawet nie, tak, zdjęli mu hełm. Zdjęli hełm Niemcowi.